Przede wszystkim Ci na temat Jerzego Brzęczka. Jaką drużynę poprowadzi Jerzy Brzęczek po zakończeniu przygody z reprezentacją Polski. No właśnie dzisiaj zrobimy sobie takie typy, wytypuję kilka klubów, do których może trafić Jerzy Brzęczek, które może poprowadzić, a nawet kluby zagraniczne czy reprezentacje, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, o link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Widziałem takie informacje w internecie, tak, że Jerzy Brzęczek po tym, jak został zwolniony przez Zbigniewa Bońka, sprawdził rozkład jazdy, jeśli chodzi o pociągi i pojechał pierwszym pociągiem do domu, tak. Taki, Taki po prostu smutny mem był, czy jakaś informacja. No nie wiem, czy akurat był tak przybity. Na pewno był po prostu był przybity, ale bez przesady, po prostu. No, życie mu się nie za mało, tak. Otrzyma sowitą odprawę, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, Brzęczek też nie jest po prostu człowiekiem biednym, Człowiekiem zamożnym, prędzej czy później pojawią się inne propozycje? Jest to koniec przygody, jeśli chodzi o reprezentację, ale też nowe otwarcie, jeśli chodzi o karierę klubową albo prowadzenie innej drużyny, tak? Natomiast no, nie róbmy też z brzęczka, że on jest po prostu biedny, poszkodowany, zostanie nagle bezdomnym, tak? Natomiast tak, właśnie, jakie drużyny może teraz poprowadzić brzęczek? Przede wszystkim pierwszą drużyna, która się nasuwa na myśl, no to jest oczywiście Wisła Kraków, a więc Wisła, w której Kuba Baszczykowski jest współwłaścicielem. Jest to tak oczywista tak naprawdę sprawa na dzień dzisiejszy. Natomiast wydaje się, że tak, Jerzy Wrzęczek na pewno zrobi sobie pewien rozbrat, tak, jakąś przerwę na kilka miesięcy, jeśli chodzi o przygodę z piłką. Może będzie potrzebował, żeby właśnie ochłonąć i tak dalej od tego wszystkiego. Więc pewnie z dwa albo trzy miesiąca, bo nawet do pół roku zrobić sobie przerwę. Natomiast wydaje się, że właśnie może zostać trenerem w najbliższym czasie Wisły Kraków. Wiadomo, jeśli chodzi o Wisłę, tam w Wiśle praktycznie mamy trenera yy, chyba ale od grudnia tamtego roku, no więc yy, no to, na, na pewno to też nie jest tak, że tren, który jest od grudnia, dlatego, że Brzęczek teraz stracił praktycznie posadę, to nagle tamten trener zostanie zwolniony, tak? Tam jest też kontynuacja jego pracy, no ale yy, no, chyba też nie będzie wieczny, wiecznie trenerem praktycznie Wisły Kraków, więc kto wie, w czerwcu bo na przykład w, w, no, w czerwcu albo po prostu za kilka miesięcy nowym trenerem Wisły Kraków może być właśnie Żybrzęczek. A może być takim trenerem technicznym, także na przykład do momentu, kiedy Wisła Kraków nie wybierze nowego trenera. To brzęczek właśnie będzie zastępował chyba, ale chyba, że na przykład chyba będzie miał jakieś fatalne bilans, tak nie wiem, kilka porażek z rzędu i to w, w, koszma, w koszmarnym stylu, sposób i tak dalej. No to rzeczywiście. Następnie, tak, jeśli chodzi o kolejne kluby, no to mówiło się też o Legii Warszawa, ale tu jest raczej mało prawdopodobne, bo Legia Warszawa po prostu prowadzi ją Czesław Michniewicz, chyba, że Czesław Michniewicz zostałby zwolniony, ale raczej po prostu na to się nie zanosi. Może też wrócić do Wisły Płock, ale to też jest takie po prostu dosyć proste, myślę. Także był wiśle Płock, zanim został selekcjonerem, to teraz nagle wróci do Wisły Płock. Na pewno miał dobre osiągi, jeśli chodzi osiągnięcia, jeśli chodzi po prostu o Wisłę Płock, więc Wisła też po prostu ponownie by postawiła na tego trenera. Z tego względu, że jak był po prostu ich trenerem, to miał sukcesy, tak? mniejsze lub większe, na miarę czy skalę tego klubu. Więc wydaje mi się, że Wisła Płock na pewno byłaby zainteresowana prędzej czy później pozyskaniem, właśnie, brzęczka jako trenera. Następnie tutaj pojawia się propozycja, czy opcja taka, że mógłby poprowadzić jakąś drużynę z krajów arabskich, tak? Może jakiś klub z krajów, z krajów e, arabskich, albo też po prostu z zagranicy. Wiadomo, że Brzęczek po prostu no, jako piłkarz występował w różnych krajach, takich I w Izraelu, i w Austrii, więc może nie drużynę z jakiejś topową drużynę, ale na przykład gdzieś z drugiej ligi austriackiej i tak dalej, mógłby spokojnie poprowadzić. Może tam będzie prowadził tą drużynę. Pytanie, czy zdecyduje się na taką opcję a może po prostu jakąś reprezentację z krajów arabskich, taka opcja też może wchodzić w, w, w grę, aczkolwiek wydaje mi się, że no Brzęczek nawet nie będzie patrzył jakby na kwestię finansową, także po prostu pójdzie tam, żeby zarobić, bo na pewno Brzęczkowi tutaj nie brakuje pieniędzy, nie, tylko yy, yy, chodzi też po prostu o to, żeby to, yy, żeby pchnęła ta, yy, ta, ta drużyna, jego karierę trenerską, tak, a nie, że będzie, jak poprowadzi k, yy, jakąś drużynę na drugim końcu świata, nikt nie będzie po prostu o nim słyszał, widział i tak dalej, wróci faktycznie i będzie zaczynał jakby yy, pisać swoją karierę Karta na nowo, raczej wątpię, chociaż może się mylę. Następnie mamy tutaj tak kolejny klub, który może poprowadzić, to jest Lechia Gdańsk, która wielokrotnie podkreślała, tak, że bardzo ceni tutaj Jerzego Brzęczka. No i wydaje mi się, że spośród tych klubów tak, na dzień dzisiejszy najbliżej byłoby moim zdaniem, Jerzy, Jerzy Brzęczek by właśnie objął stanowisko jako trener Lechii Gdańsk, taki jest mój typ. tak. Oczywiście była też po prostu tutaj giełda tych klubów, że mogły prowadzić Lecha Poznań, tak. ale wydaje mi się, że raczej to jest mało prawdopodobne. A Nawałka był selekcjonerem, potem po prostu stał trenerem Lecha Poznań, Poznań. No ale wątpię, żeby Lech Poznań zdecydował się tutaj na to, żeby Brzęczek właśnie był trenerem Lecha, bo już mieli las w taką przygodę, chyba też nie ma takiego przekonania, jeśli chodzi o wadę tutaj Lecha Poznań, że, żeby zatrudnić Brzęczka, ale może się po prostu mylę, tak? Moim zdaniem, mój typ jest taki, że wisła Kroku na pewno prędzej czy później. Natomiast jako pierwszy klub to prędzej stawiłbym na Lechie Gdańsk albo na Legię Warszawa. Chyba, że po prostu tak mówię, Legia Warszawa, trener zostałby po prostu wyrzucony w jakimś rybie nadzwyczajnym z Legii i w jego miejsce faktycznie po prostu przyszedłby Jerzy Brzęczek, tak. No ale to też byłoby pewnie tak jak w przypadku Zbigniewa Bońka, Także dowiedzielibyśmy się, że w poniedziałek Czesław nie jest zwaniany, a w środę już byłaby konferencja prasowa na temat tego, że po prostu nowym trenerem jest Jerzy Brzęczek. Niewątpliwie Jerzy Brzęczek też ma po prostu komfortową sytuację, bo PZPN będzie musiał po prostu mu pewnie wypłacić pieniądze do końca trwania jego umowy, to jest pierwsza sprawa. Pewnie też będzie chciał po prostu tutaj mieć taki zapis, że może już być trenerem od um, momentu roz, rozwinięcia roz, wygaśnięcia praktycznego kontraktu z PZ z Więc będzie mógł pobierać i pensję z PZPN-u i po prostu pensję w nowym klubie, ale pewnie ten będzie chciał po prostu jakiś czas odpocząć, bo widać, że go tutaj dużo długo zjadło, tak jeśli chodzi o stres, nerwy, tak stres nerwy, jeśli chodzi o prowadzenie reprezentacji na no cały czas praktycznie był pod oprzałem, dziennikarzy, mediów, opinii publicznej. Więc na pewno chciałby chciał po prostu zrobić sobie jakieś dłuższym, dłuższą przerwę. A może rzeczywiście skoczy znowu na tą karuzelę trenerską piłkarską, żeby właśnie zapomnieć o tym, o tej reprezentacji żeby mieć dodatkowy bodziec, dodatkowy, tak, dodatkowy po prostu bodziec, bodziec do działania zobaczymy. Wydaje mi się, że na pewno będzie trenerem, prędzej czy później, że to nie jest tak, że będzie koniec. Natomiast jakby historia selekcjonerów pokazuje to, że im się ciężko potem odnaleźć, jeśli chodzi o bycie trenerem, tak, no bo przychodzą do klubu, tutaj są też inne oczekiwania niż w kontekście reprezentacji. Oczywiście w kontekście klubu to zawsze można pozyskać takiego zawodnika, jakiego chce, tak, może takie po prostu przedstawić jakby propozycję dyrektorowi sportowemu. Natomiast w przypadku reprezentacji jednak, no to wszystko jest poukładane wie, jak wyglądają po prostu te zgrupowania, jak, jaką ma bazę, jeśli chodzi o piłkarzy. Też zdecydowanie są większe zarobki, jeśli jest selekcjonerem, niż potem w, w, ma, prowadzi tak jakiś klub piłkarski. Ale wydaje mi się, że akurat Jerzy Brzęczek złamie tą zasadę, także wydaje mi się, że po prostu on będzie tym trenerem klubowym, bo Adam Nawałka poprowadził Lecha i potem po prostu nieudana przygoda, tak ale już po prostu potem nie prowadził żadnego klubu, a też było mnóstwo faktycznie tutaj klubów, które mógł teoretycznie poprowadzić. Tak czy owak, brzeczkowi życzymy sukcesu, tak, powodzenia w dalszej karierze, bo bez przesady po prostu Brzęczek też nie zrobił jakiejś kompletnej katastrofy z tą reprezentacją, oczekiwania były zdecydowanie większe. Natomiast poczekajmy jeszcze z tą oceną Brzęczka, to co zaprezentuje Paulo Sosa, bo jeżeli Paulo Sosa kompletną tragedię zaprezentuje, to jeszcze będziemy wszyscy wychwalać jakby tutaj Brzęczka, więc na to jeszcze poczekajmy. Natomiast tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o reprezentację Polski, jeśli chodzi o Jerzego Brzęczka, jeśli chodzi o typy, gdzie może pracować. Piszcie w komentarzach, co na ten temat co, widzicie, co na ten temat myślicie, to wszystko na dzisiaj pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.